Sebastian Szymański został nowym piłkarzem tureckiego Fenerbahçe. Ale dlaczego tak się stało, skoro ten poprzedni sezon w Feyenoordzie Rotterdam Polak miał naprawdę udany? Okazuje się, że holenderska ekipa nie chciała negocjować kontraktu z Rosjanami i wolała zrezygnować z wykupu Polaka, aby im nie wysyłać pieniędzy. Jak się okazuje, to Feyenoord nie ma jednak tych problemów, aby rozmawiać z Dynamem Moskwa o sprowadzeniu Arsena Zacharina. W każdym razie turecki klub zlecił przelew 11 milionów euro, które trafią do Moskwy. A na tym transferze zarobi także Legia Warszawa, która dostanie nieco ponad 1,5 miliona euro.